dzisiejszym odcinku licytacji decydują o naszym dniu. Tak jest! O co chodzi, Natalia? Wytłumacz, bo my też nie wiemy. Pomyśleliśmy, że tytuł będzie fajny, a reszta zajmie się na to. Każdy z was ma 300 zł do wydania na cały dzień. Będziemy licytować teraz, będziemy licytować po południu. Nie będę golił odbytów. Będziesz. No nie! Więc widzowie, oglądajcie koniecznie do końca, żeby zobaczyć, czy ktoś z nas będzie golił dupę. Pierwsza rzecz. Kłamać. Jest to coś, co Genzi lubi robić najbardziej. 20 zł. Cześć, 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 cześć. Chcesz zaszaleć? Yeah, jakby ostatnio miałeś środkę do kibla. Jeszcze raz 30 ocali. Opłaca się to? 40. No nie! 35! Już ja to 45 po raz. Od Hani, proszę bardzo. Jest to, wybierz aktywność. My nam płaci, jest! Serca numer 2. Ułatwi wam budzień. 30 zł. 50 zł. 50 zł. Jezu. Żartowałeś? Nie, nie możesz żartować. 50 po raz pierwszy. 50 po raz. Nie, ja uważam, że to będzie fest dobre. Drugi. 50 po raz trzeci, Bartu jest sprzedany. Co to jest, proszę państwa? Moi drodzy, samochód lub Uber. Szczerze, zarobiście. Nic nie powiem na ten temat. 8 zł. 8,50. Nie no, 50 nie. 8,60? Nie, 60 nie. 9. 9 odwetów. 12. Po raz drugi. Po raz. 13. Będa. No i dobra, na pewno nie będzie 3 razy posłany czegoś fajnego, więc proszę bardzo. 13 po raz 3. Ej, dobra. Ciekawe co to jest. To będzie coś złego. Nie możesz mówić nie przez godzinę. Chciałbyś być naszym szoferem cały dzień? Wymyślisz mi. Możemy dalej grać. Koperta numer 4. Kłamie bez. To jest takie... O cholera! Ale to jest 15 zł! 15 od Wiki! 19! 22! 22 od Wiki po raz trzeci. Możliwość? Ale możliwość czego? Podwózki 3 razy! Nie no, kurde! Ja nic nie będę mówił, ja myślę, co będzie! Czemu nie licytuję? Bo to... No, no, no. Wiecie co? Podwózki! Tego się nie spodziewać. I oj, opłaca się. 6 zł. Opłaca się licytować. 6 zł. 15 zł. 34. 35. Wika, ci się zaraz tutaj skończy. Nie. Dobra, 35 po raz drugi od Wiki, 35. No co tak szybko? Stówka! Ojej! Oh yeah. Mówiłaby licytko. Stówkę za 3 dychy kupiło. Ale to jest dobra, ale dobry przelicznik. Nie mogę słuchać. Frajer. No. To jest taka rzecz. Jest to miłe. 23. 23 od Bartka, ale się nie tobie. Daj mu coś. 25. Po raz drugi od Bartka. 25. Po raz trzeci od Bartka. Daj, mam najwięcej korteczek. Miłe. Za, jest, a tak blisko, żeby to przelicytować. Co to jest? Oddam Wice, bo ona jej się przyda na mocne licytacje. No, czyli no. Miałaś w kopercie oddać komuś 40 zł. Ale mordo, ona ma stówę do tego. No, ale już mi dał, już ona ma, ma 4 stówy na dzisiaj. Ja liczę, że tak jak ojciec chrzestny, że ja teraz dostanę przysługę z powrotem po prostu, jak już kiedyś w przyszłości. Może tak być? Dobra, lecimy dalej. To będzie hasło. O, ja muszę mieć ten numer. Specjalny język. O nie, dobra, nie, nie proszę bardzo. Co by nie robię tego dnia na pewno. Jezu, złotówka. Gratulacje, pierwsza koperta za szczęście. Przez cały dzień wybierz jedną osobę, z którą będziesz się komunikować na P. Ta osoba też musi mówić do ciebie tylko na P. Z kim najmniej będę rozmawiał dzisiaj? Z Bartkiem. A tak serio, to wybieram Bartka, przez to, że on sobie najlepiej radzi. Potwierdzam, przyjacielu, pięknie powiedziane. O, masz inny kolor. 15 zł, 15 od Wiki. 27. O, 27. Po raz drugi i po raz trzeci, proszę bardzo. Samochód lub Uber. Można mieć więcej. Pieniądze. 30. 30 po raz pierwszy. 30 po raz pierwszy. A ty jesteś. Nie, Wika, taki dziad. 32. Po raz pierwszy, po raz drugi. Po raz trzeci, Bartek, wygrałeś już. Państwa, za 32 zł. Wylicytowałem. Praca jest godzinę za 50 zł? Możesz na pojedziesz pracować. Pojedziesz na halę. Oh. This is interesting. To jest bada. 22. 3.
23 odwartka po raz pierwszy, 23 odwartka po raz drugi. Sprzedam. Cały dzień mam to trzymać w ręce. Najlepszym tego punktem jest to, że jak to puszczę, płacę pół koła. Mega mnie to ciekawi, czy puścisz dzisiaj, czy nie. Ostatnia karta jest najmocniejsza. Najmocniejsza kara. 33. 34. 35. 35 odwartka po raz pierwszy, 35 odwartka po raz drugi. Po raz trzeci sprzedany. I Bartek, gratuluję ci. O nie. Oddawać telefony wszyscy. O telefon! Yeah! Let's go! Yeah! Siaczku. Proszę. Podwieziesz przyjaciela pod pracę? Podwiozę. Przed pracą poproszę podwieźć przyjaciela... Potężne pomieszczenie. Potężne pomieszczenie prowadzące przedsiębiorstwo. Powtórzyć? Biura. Przed pracą poproszę pocztę. Prosisz pocztę. No na pocztę jeszcze muszę zajechać, powiedz mu no. Przeczy. Pania, powiesz Bartkowi, że nie wiem, gdzie jest poczta? Bartek nie wie, gdzie jest poczta. Przyjaciel poczuje pozytywne przeczucia podczas przejazdu pojazdem przyjaciela. Przyjaciel posiada przyjemny pojazd. Przyjemny, pożyczony pojazd. Pomińmy. Zastanawiam się, na co wydać pieniądze managementu. A mogę iść na shopping? Dobrze kminisz, nie chcesz być stać za 500 zł. Prawda? 500 pieniędzy ponad portfel. Dobra widzowie, jedziemy do biura. Najpierw ja muszę załatwić sprawę. Przyjacielu, podwieziesz, prawda? Prawda. Pospiesz pupę. Piękny pojazd, prawda? Piękny pojazd. Pożyczony. Przestań powtarzać. Ale jest, powiem wam, nieźle tutaj. Fajne to autko, no tak za dupca. Znaczy, tak słyszałem, jak coś. I love it! Czekaj! Przyspieszenie polubiłem. Pomrukuję, posłuchajcie. Jak kotek. Posłuchujesz? Postrzeliwuję. Posłucham. Fajne, co? Szybkie samochody, ładne dziewczyny. Tak trzeba żyć. A w niedzielę na obiadek do mamusi. Hania, wywaliłaś kwiatek! Hania! 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 Mogę zrobić zdjęcie, poczekaj. A gdzie? Ogólnie nie zdziwcie się, jak ten kwiatek umrze niedługo. I jutro dostajemy wiadomość, zakaz nagrywania w biurze. Podczas gdy pierwszy raz tu przyjechaliśmy w ogóle z kamerą. Słuchaj, jest godzina 14:10. O, 14:10, bitwa pod Grunwaldem, pamiętamy. To oznacza, że już od 10 minut nie można mnie już prosić o przysługi i zostawiam tu świeżego. Nie, serio? Nie, no nie, chyba nie. O, jest świeży! Oni jadą sobie gdzieś tam dalej, a ja lecę sprawdzić, co to za praca. A mnie właśnie mój prywatny szofer wiezie na atrakcję, za którą nie będę musiała płacić. To jest moja dzisiejsza atrakcja, po prostu mam fajne autko i możecie sobie na nie popatrzeć. Wynieść wszystko do kosza. Dobra. Trzeba sprawdzić, czy ten kocha. Trzeba sprawdzić, czy działa. Dobra. No jaki silny jestem. Wyś tak chyba nie dał rapowy, czy tak byś nie dał rady? No nie dałbym. No. Pokonał cię karton. Teraz pójdziemy, proszę państwa, na małą halę, czyli tajne pomieszczenie w hali Freeza. Ale ciężko wraca. Reakcja świeżego z Gen Z na tajny pokój Freeza. A to tyle tylko? No i jesteśmy, kochani. A plot twist jest taki, że to widz wybierze mi fajną stylówkę i sobie razem zrobimy jakiś kozak outfit. A to są moi bodyguardzi. Idziemy na poszukiwanie widzów. Oh yes. Myślę, że szybciej oni nas znajdą niż my ich. Nie, ja myślę, że trzeba podejść do kogoś. Dzień dobry, czy jesteś moim widzem? Dzień dobry. Pewnie wiesz, kim jestem. Nie. To jest takie ego top, nie? Kochani, tutaj atrakcją samą w sobie jest to, że zwiedzimy kibelek w serenadzie. To jest luksusowo. Źle. Czarka, o, wstyd. To wstyd? Mniejszy. To rymuje się z pika? Sika. Umujesz ręce? Tak, tylko tam, no bo. Dobrze. Ej, strasznie długo mi to zajmie. Nie zdążę pojeździć na samochodziku. Muszę, kurczę, przyspieszyć. Albo zacząć właśnie od samochodzika. Zepsułem. Dymi się? Proszę. I co ty zrobiłaś? Naprawiłam.
Kurde, już myślałem, że mi się upiecze. Skandal. Ola! Dlaczego jak wezmę ją do ręki, to działa? Dobra, nie. Daj, no bo mnie upokarzasz tutaj, kurde. Nowy krok w każdym sklepie. Ty jest taki. Dodaj miejsce sobie, że jesteś tutaj. Ha, że nie mam telefonu. Mogę ci mój pożyczyć. Ten żart się nigdy nie skończy. Tak jak Jenna Ortega, tak jest. Swoją drogą, fajna pani, co? O, ty lubisz Jenna Ortega. Lubię Jenna Ortega. Słuchajcie, jeżeli macie koleżankę, która jest podobna do Jenny Ortegi... You can call me. Hello? Janina Orteza? Ej, dobra, kochani, ja jestem w ogóle za tym, żeby was zabrać ze sobą na jakieś jedzonko. Dobry pomysł. Ty możesz zużyć swoje 40 zł. Czy mogę... Tak? Tak, no to wtedy, wiesz, super. Jakby dałeś mi to, a ja ci daję to w sumie z powrotem super. W postaci jedzenia. Ej, jedzonko i... Pożyliśmy sobie na jedzenie. Zapomnieliśmy o nagrywkę, wiecie, my już tutaj wszystko zjedzone. Ale słuchajcie... Ale było pyszne, popatrzcie, ja zamówiłam. Przedobre. Tak. A to wszystko oczywiście mieści się w naszym budżecie dzisiejszym. Okay. A ja nadal nie znalazłam widza, który wybierze mi ją. Dobra, czas na najtrudniejszą robotę. Jeszcze raz nagramy, bo nie było to cool. Ale Ola chyba działa, wiesz? Ale jeszcze nie jestem pewny, czy działa, więc jeszcze chwilkę. Dobra, czas na jakieś utrudnienia. Patrz, Tokyo Drift! Tokyo Drift! Rolling! They hate it! Woo! Znaczy... No, tak, tutaj dobrze działa. 10 minut potrzebuję na sprawdzenie. Nie ma szans, 5! Dobra, 5! Niech ktoś zaczepi, proszę. O, dobra, mamy chyba ofiary. Okej, dobra. Hejka. Jasne, hejka. Ale mamy też do was pewną prośbę. Nie wiesz, jak się cieszę, że podeszłaś do nas. Dzisiaj postanowiłam, że pierwsza osoba, która nas zaczepi, chciałabym, żeby pomogła mi wybrać outfit. Pomagacie nam? Jasne. Ale to bardzo dawnie. Jest tak dobrze. No nie, nic. Bardzo dobry wybór. Muszę powiedzieć, że mamy chyba podobny gust. Dawaj teraz może jakieś spodnie fajne do tego dobierzemy. Ej, fajne są, szczerze mówiąc. Chyba te białe. Pewnie złamię w nich kostkę, ale jeżeli mam je wziąć, obie pary pasują, jakby obie są cool. Możemy mieć dwie. No to bierzemy dwie. Kurde, chciałam właśnie powiedzieć, że mam jedne wypatrzone, które mi się podobają i to były właśnie te. Jak Jezus, trafiłam. Autentycznie. To bierzemy te. Które okulary będą mi bardziej pasować, jakby ja je wezmę, a drugie tobie kupię. O Jezu, dziękuję. Taka przy okazji mały prezent ode mnie w podziękowaniu, że mi pomogłaś tutaj pod odcineczkę. Dobra, drabina. Myślę, że mam tą pracę, Ola. A czemu to śmierdzi żygami? Bo najprawdopodobniej ktoś się zżygał i zostało to wysprzątane po prostu. Dobra, a jak będę żygał, to tam do tamtego? Dokładnie. Capi niemiłosiernie. Wynagrodzenie to od ciebie czy od Natalii? Nie, no to jest pomoc mi, więc mój uśmiech. O, miało być 50 zł, halo! To w takim razie ten, idziemy odkręcić schodki i narzygać z powrotem do maszyny. Look at this. O Jezus, pięknie! Wygląda to totalnie kozacko i przyznam, że totalnie kozackie. Dziękuję za udane zakupy. Tutaj w worku i to są tylko ścierki, ręczniki, więc w 90 stopniach. Dobra, poproszę. To lecę zrobić pranie. Dziękuję pani bardzo za przyjęcie. Dziękuję, mnie do pracy. Przejście. A ja muszę tramwajem pojechać. Praniem. O chłopie, za 30 minut dopiero masz i to musisz, będziesz jechał 44 minuty przesiadką. Trochę nie chce mi się czekać. Nati mi powiedziała, że mogę zapłacić za taksówkę operatorowi. Czyli zostaje mi 224 zł do zużycia później. Także gitara, jedziemy do domu. Idę zrobić pranie. Przydałoby mi się wyprać palce, bo nadal mi śmierdzą żygami. I cyk, proszę państwa, praca zrobiona. I mamy wolne. Powąchasz rękę mi? A czym śmierdzi? Ciężką pracą. Zwolnij się, nie da. I śmierdziało żygami. Co to, że nie powąchałam? Dobra, mama nie powąchała palucha. Dobra, proszę państwa, zamawiam sobie jedzonko, które mnie będzie kosztowało 29 zł. Nie jest źle, nie jest też jakoś super dobrze. Czas na drugą licytację. Może powiedzmy, jaki mamy stany konta? 189 zł. Ja mam 252. 228 zł. 181. Zobaczymy, jak wam teraz pójdzie. To jest very fine.
Każdy by chciał z nas. 30 zł. Ale że tak od razu z grubej rury? Oczywiście, że tak. Nie ma co tutaj obijać bawełnę w ogóle. 55. 60. Nie, no zwariowaliście. 61. 64. Tak pieniędzy? 64 po raz drugi? 64 po raz trzeci! Nie, to chyba najwyższy w ogóle tak, bit dzisiejszego odcinka. Ale ogólnie numer 7 to jest szczęśliwy, więc sprawdźmy. Nie powiem wam. Cudownie! Nie powiem wam, co tutaj mam, bo to mi się może przydać dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo. To jest coś, o czym wspomnieliśmy dzisiaj. Może byście takie coś chcieli mieć. Myślę, że jest to coś fajnego, użytecznego. 30 miłego. Złotych! Nie, zapłaciłeś właśnie 3 tych za powiertolatowe. No dobra. Po raz pierwszy, po raz drugi. 65. Po raz pierwszy. Poratował! Tak po raz drugi. Tak serio, to podniosłem tylko poprzeczkę. Po raz trzeci, bardzo jest sprzedane. Miłego zabiegu. Co? Zabiegu? Golenie dupy. O Boże. Co? Golenie dupy? Ja bym nie chciał tego wylicytować. Ej, a czy ci w ogóle te włosy już odrosły po ostatnim razie? Wszak tym razem nie trzymam mu tu pośladów. Wszak trzymam mu pośladów. Ja mogę prawy. Lećmy dalej. To jest, nie powiem wam, tajemnica. 20 zł. 35 zł. Kurde, daj mi coś no. 40 zł. 45. 50. 50. Ej, Bartek, jaki cichy, biedny. Ja mam flashbacki, jak tam leżałem i mi pan po prostu grzebał przy pupie. 56! Już nie było. 56, odchanie po raz pierwszy. Proszę, proszę, po raz trzeci. Boję się, że to jest bungee. Nie, ja mam wrażenie, że to jest tatuaż. Nie wiem czemu, jakby mam jakieś takie przeczucie. Zrób 5000 kroków. Hej, ja do domu wracasz z buta dzisiaj. Ja mam pewno, że to będzie dziara. 56 zł. Wiedziałaś! Wiedźmo, wiedziałaś! To jest adventure. Adventure! Nie, nie jest żadnej przygody już. 35 mil. Wika, masz vibe na adventure dzisiaj? Nie. 37. Okay. A ty masz vibe na golenie dupy. Dziękuję bardzo. Natalia oszalała. Boże, jak dobrze nie licytowałam tego. Ona nas nienawidzi po prostu, widzowie. Znęca się nad nami. Ale przeczytaj do końca. Wejdź na kopiec Piłsudskiego. Widzowie, czas na ostateczną finałową licytację. Teraz licytujemy w ciemno totalnie, nie wiem co to będzie. I osoba, która wylicytuje, będzie miała możliwość losowania z dwóch. Albo złą, albo bardzo dobrą. 25 zł. 30. 100 zł. Po raz pierwszy. Drugi. 110. 115. No i dupa, nie mam pieniędzy. Losuj! O nie! No nie wiem co to było. Kolejny drugi dupa. Na co wydałem tyle pieniędzy? Proszę państwa, ostatnia! Telefon przez 2 godziny! Ej, dobra, no to super rasko, będę miał 2 telefony! Ale tutaj halo, halo, tak? Nie, 2 za jeszcze więcej. Ej, bardzo dobrze. Dobra, no to lecimy robić aktywności. Nie. No nie wiem, czy lecimy robić aktywności. A co masz jeszcze? W ogóle najmocniejsze, co mogłam wylosować w tym odcinku, jest to karta przysługi. O nie! I teraz tak, to jest w ogóle najmocniejsza karta, jaką mamy ze wszystkich, ale ja wylosowałam tak o w tym odcinku. To jest na ten odcinek tylko, prawda? Tylko na ten odcinek. Czy każdy ma dupską gonię? Ciekawe. Shut the fuck up! What the fuck? Ja nie mam nic do stracenia. I tak już to mam. Zamknij dup! Będzie jak najbardziej otwarta dzisiaj. Nie! Nie mam na to! Nie! Ale jakby... Wika, dup. Nie, ogólnie jak już ten pomysł padł, to chciałabym, żeby chłopaki golili sobie dupki, a my dziewczyny, my sobie pójdziemy na coś fajnego. Tak! 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 To jest fair w ogóle? Nie, no skandal. Ej, no to jedziemy wszyscy razem, tak? Fajnie, cieszę się. Nigdy nie sądziłam, że zużyję moją kartę przysługi na to, żeby świeży sobie ogolił odbyt. Ale przynajmniej Hania będzie zadowolona. Ale słuchaj, później... Jak tam sobie przejedziesz łapką czy coś, kupa wychodzi tak.
nic tam, nic się nie zatrzymuje, jest fest higienicznie. Co, mam powiedzieć dzień dobry? Ja chciałam się umówić na... Wiesz, zacznij od tego, że chcielibyśmy pójść na depilację nosa, wąsika oraz dwóch odbytów. A może ty zadzwoń, co? Co był twój pomysł? No właśnie chcielibyśmy zobić depilację odbytu. Może uda nam się umówić termin na jutro i właśnie wtedy wykonamy to zadanie. Wtedy dogramy. W trakcie tego, jak wszyscy tam umawiają golenie pupci, ja stwierdziłam, że już zacznę wykonywać swoje 5000 kroków. Jest ciężko, bo jest pod górkę, ale nikt nie powiedział, że w życiu będzie z górki. Tak jak mówiłam, wziąłam telefon tylko i wyłącznie po to, żeby liczył mi kroki, no i jak tak patrzę, to właśnie zrobiłam 1500 kroków. Widzowie, idziemy na kopiec Kreta. Nie Kreta, tylko kopiec Piłsudskiego. Przecież Piłsudski to nie Kret. Tak szczerze powiedziawszy, to nie jest coś trudnego. Wejście na kopiec, co to jest za trudność? Ale proszę państwa, jest noc, jest zimno, ale ogólnie wygląda to mega creepy. I ogólnie mega wieje. Może kiedy idzie to nagramy tak samo jak golenie dupy? Mam kija, jestem bezpieczny, idziemy. Ej, boję się. Nie, stary, please, jutro. What the fuck? Ty nagrałeś to? Tak, stary, to coś jest. Odstraszam, jakby ktoś tutaj jakiś zabójca szedł, to żeby wiedział, że mamy strasznego pitbulla przy sobie. Nie szczekaj, Burek, tam nikogo nie ma, jak będzie to dam ci znak. Burek, nie stresuj się, mam kija. Kochani, update, połowa za nami, ponieważ właśnie wybiło 2500 kroków. Fajny spacer, jest spoko pogoda, jeżeli tak to mogę ująć. Słyszysz to? Co my robimy, stary? No dzika raczej takim kijem bym nie poskładał. Proszę państwa, strasznie wysoki to jest. Spróbuję na niego wbiec, tak o. Do zrobienia, stary! Widzowie, ostatnia prosta. Jest! Szczyt! Jest tutaj przepiękny widok, nie wiem czy cokolwiek widzicie ani słyszycie. Wracamy do domu, mamy 15 minut, żeby dojść do domu Genzy, bo mamy za chwilę spotkanie z Karolem. 3500! Lecimy dalej! Ostatni 1000! Bolą mnie stópki. Właśnie wykonuję ostatnie 15 kroków i myślę, że mapa to będzie moja idealna destynacja. Raz, dwa, trzy, 13, 14, 15. Koniec 5000 kroków. Udało mi się. Kochani, mamy kolejny dzień, ponieważ nie dało się na ten sam dzień umówić depilacji. O, jesteśmy. Jak tam nastawienie, Bartuliu? Co golisz? Dupę. Będzie pan delikatny? Bartek, masz doświadczenie. Witam, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, no to musicie koniecznie sprawdzić, bo te dziewczyny nam zapewniły taką atrakcję. Nie będziesz mogła dostać tego lizaczka. Ja nie chcę. No ale pachnie. Ej, no faktycznie nie boli. Znowu na tym miejscu, moi mili. Nigdy nie zadzierzę, że przyjdę znowu. Ej, jesteśmy na takim poziomie, ja się czuję z wami tak jak rodzeństwo. Poza tobą oczywiście, świeży. Ja sama się zasłaniam, bo jakby... Ja jestem stebro. W ogóle słuchajcie, widzowie, co się dzieje, bo no, nie widzicie, ale teraz mam depilowaną z zewnętrza, jakby policzki. Upa, pa, pipa, pipa, pupa. To pipa czy pupa? Już nie wiem co. Kto się popo? Nagrałeś? Popatrzyła się. Przepraszam, Bartek, ale muszę przyznać, że masz fajną. Wiem, słyszałem to już parę razy ogólnie. Jak chcesz, to możemy cię trzymać. Nie, dawajcie. Znaczy, to zależy od was. No. Mocno naciągnąć. To nie puszczajcie, bo jak mu się sklei, to wtedy będzie źle. To nie będę mógł zrobić skupy. O, dupę! Dosłownie. O, la, la, la. O, bu! Musisz częściej przychodzić. No ja nie wiem. Dobra, i teraz najgorszy moment, to jest... Ja może ty masz gładsze włosy, to nie będzie tak. Chyba masz. A skąd? O, la! Jak się wydaje, patrz na to twoje głowę. O, jak piękny! O, no! Ja już mi się nie musimy poprawiać jak coś. Możecie puścić dziewczynę. Zrób tak, żeby klasnęło, no co jest? O! Jezus. O, lepiej! Ty też może tak chcesz. Ja nie chcę. Podoba ci się, to jest fajne. O! Dobra, strasznie się bałam, ale git.
po wąsiku. Widzę takie czerwieniutkie. Dobra, proszę państwa, czas na mnie. Jeszcze kładę to weź te jajka tak podnieś, żeby ci nie było na dołu. Hania, podtrzymasz mi dupę? Tak, podtrzymam ci, kochanie. Ale nie martw się na dupsko, halo. Nie no, na połowę. Czaisz to? Trzeba się złapać się za rękę. Proszę. Jejku. Aj, podmuchaj, Hania, bo gorące. Żartowałem. Pani powie 3-4, czy coś, się przygotuje jakoś. Puści. No jest easy. Ła! No, 3-4 miał być, halo. Pani, komunikacja, co się dzieje teraz? Ła! Oj, nie spinaj. Ale mega ciepłe to jest. 3-4 pani pamięta, dobra? Taki środek z góry. No. No. A 3-4 miało być! Ja już mam wrażenie, że mi pani dookoła normalnie tam ten. Poczujesz środek. Boże, co ja robię? Uaa! Ej, działa krzyczenie w trakcie jakby. Zrywam kolejne 3-4. Teraz to było to! Do środka mi się dla mnie wleje? O! Za szybko! Chyba nie w tą stronę z tymi odpasami. Oj, zresztą taką. Ostatni fragmencik. Nie uważam, że na następnym odcinku jajko. Nie, przecież nie, to urwać jajko można przecież. Nie. Piękna pupa. Piękna pupa. Nie było aż tak źle, jak myślałem, że będzie? Będziesz, myślę, że zadowolony. To nawet takie specjalne. Tak. Nie no, klasunia. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku po 17. Ja pierdzielę.